Mławska wigilia sprawiła, że w sobotni wieczór w sali kina Kosmos zabrakło miejsc siedzących. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania, a przedstawienie pod tytułem Polska kolęda zachwyciło nie tylko publiczność, ale samego burmistrza. To wspaniałe widowisko może sprawić zakłopotanie i właśnie spowodować, że nie wiemy, gdzie jesteśmy. W Mławie. Wspaniali aktorzy to mieszkańcy Mławy, powiatu mławskiego. To Miejski Dom Kultury przygotował to wyjątkowe, niezwykle wzruszające widowisko. Pokazał nam, że Polacy od wieków czczą pamięć o narodzeniu Jezusa Chrystusa, Boga. Pokazali nam, że jak kraj długi i szeroki, jest ta tradycja wśród Polaków wiecznie żywa. A skoro wśród Polaków, to wśród nas, mieszkańców Mławy również. To dlatego spotkaliśmy się, żeby przeżyć magię świąt wspólnie. Widowisko Polska kolęda to przeplatana śpiewem opowieść o przygotowaniach do Wigilii w różnych regionach naszego kraju. Można było poznać zwyczaje, przysądy oraz obrzędy związane z Wigilią Bożego Narodzenia. Po występach włodarze miasta wraz z księdzem dziekanem Kazimierzem Ziółkowskim złożyli życzenia mieszkańcom. I chciałbym złożyć życzenia, aby ta rzeczywistość, którą przeżyliśmy wspólnie, przeciągnęła się na wszystkie dni następnego roku 2016. Chór seniorów Kantare z Miejskiego Domu Kultury wraz z Mławską Orkiestrą Dętą zakończyli wieczór równie świątecznie. W końcu nie mogło zabraknąć kolęd.